Szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie na zaprawie jesiennej, plenerowo dzisiaj tak trochę. Nie mogłem się powstrzymać, widząc takie kolory, takie słońce. Was też zapraszam, korzystajcie z tego pięknego, przyrodniczego fragmentu. Dzisiaj będzie trochę o duchu służby, który jest duchem zdrowia. I non serviam, jak to opisał Ignacy Loyola w swoich ćwiczeniach, trochę o tym powiem, jest źródłem wpadania w grzech i postawy, która nas bardzo mocno oddziela od ludzi. I chciałbym trochę dzisiaj o tym opowiedzieć, ale najpierw, jak zawsze, zacznijmy od przeczytania Ewangelii, która nas poprowadzi. Z Ewangelii według świętego Marka. Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli mu: Daj nam, żebyśmy w twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej twojej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, który ja mam przyjąć? Odpowiedzieli mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie, i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. 10 pozostałych poczęli oburzać się na Jakuba i Jana, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą wszystkich. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Szanowni Państwo, zgasło światło, nie zdążyłem tam nagrać, więc jesteśmy w studiu, które dziękuję w ogóle, że mogło powstać dzięki Wam. To, co mówi Jezus dzisiaj w Ewangelii, albo właściwie do czego jest sprowokowany przez uczniów, moim zdaniem bardzo ładnie opisuje pewną drogę, do której jesteśmy zaproszeni, Ty i ja. W ogóle to jest proces ludzi. I jaki to jest proces? Zobaczmy. Uczniowie, najbliżsi współpracownicy Jezusa, przychodzą do Niego i mówią Mu o tym, że chcą rządzić, chcą mieć wpływ. Chcą, żeby jeden coś znaczył, drugi coś znaczył, i na tyle cwaniakują, że wyprzedzają ludzi, którzy są z nimi. I wiele osób komentuje to w taki sposób, jak zawiedziony musiał być Jezus. Moim zdaniem nie bardzo. Nie bardzo zawiedziony. Bo chyba każdy z nas w relacje z Bogiem wchodzi interesownie. Tak. Ja to wiem po sobie, jestem przekonany i niech to nie zabrzmi jakoś patetycznie, ale pamiętam, jak 10, 15, 20 lat temu, czyli z biegiem czasu mi się to zmienia, jak wtedy 15, 20 lat temu ja się myślałem, że modlę dla Pana Boga, ale ja się modliłem dla siebie, żeby się uspokoić, żeby poziom lęków mi spadł, żeby mieć poczucie zabezpieczenia od Pana Boga, żeby uważać przed sobą samym, że jestem dobrym człowiekiem. I każdy z nas ma jakieś takie interesy. To nic złego, z którymi idzie do Pana Boga. Od tego się zaczyna. I tak samo robią uczniowie. I w tym geniusz jest Jezusa, że On nie od początku odpowiada, mówi o wszystkim, tylko mistrz procesu. Prowadzi tego człowieka, powoli uczniów przygotowuje, aż on jest gotowy do przyjęcia służby. I teraz, szanowni Państwo, ja rozumiem to w taki sposób, że jednak służba to nie jest, ja rezygnuję z siebie, żeby być dla innych, i to jest negatywny wybór mojej straty. Służba
to jest umiejętność dzielenia się miłością. Ja jestem w takiej umiejętności brania i dostrzegania miłości w rzeczywistości, dopuszczania jej do siebie, że w pewnym momencie też umiem ją przekazać dalej. Ale wymaga to jakiejś decyzji, że ja przekazuję dalej. I co jest w ogóle ważne w służbie, to to, że ona sama z siebie karmi, syci. Ona sprawia, że my jesteśmy częścią takiej bardzo szerokiej rzeczywistości wspólnoty ludzi, powiedzmy. Moja troska nie jest skupiona już tylko na mnie, ale jest skupiona na moich bliskich, także dalszych i jeszcze dalszych. Ja miłość mam do wszystkich. Upodabniam się do Boga w ogóle. Upodabniam się do Boga. Natomiast nie jest łatwo wybrać tą służbę. Tą książeczkę tu przyniosłem. Ignacy Loyola. To jest zapis ćwiczeń duchowych dla tych ludzi, którzy tych ćwiczeń udzielają innym. I ja bardzo bym chciał polecić te ćwiczenia duchowe. Dzisiaj to jest znane jako rekolekcje ignacjańskie. To jest, myślę, że najlepsza forma, propozycja do rozwoju duchowego, do ćwiczeń, która jest w Kościele katolickim obecna. To jest oczywiście nie dla każdego, ale nic chyba bym tak nie polecał jak tego. Oczywiście dobrze przeżyte w dobrym miejscu. I Ignacy Loyola, jeśli popatrzymy jego metodologię, którą proponuje ludziom, którzy chcą się rozwijać duchowo, zbliżać do Chrystusa, upodabniać do Boga, to zaraz na początku proponuje taki wybór służby Chrystusowi i jednocześnie on pokazuje, daje taką modlitwę, w której pokazuje, że jakby źródło całego zła w świecie, pierwszy grzech, to gdzieś wśród aniołów to było takie ich powiedzenie non serviam, czyli nie będę służył. Zacięcie się w tym nie będę służył. I my mamy taką długą tradycję patrzenia na to nie będę służył jako wyraz egoizmu, wyraz trudu, takiego odrzucenia Pana Boga. I pewnie w niektórych sytuacjach tak jest. Natomiast chciałbym się dzisiaj skupić trochę na innej sytuacji. Bo zobaczcie, każdy z nas, i ty, i ja, jeśli by nam ktoś powiedział, czy chcesz służyć, tak. Oczywiście, że chcę innym służyć. Ale jak tak się trochę przyjrzymy, to widzimy, że w wielu sytuacjach nam to nie wychodzi, bo z jakiegoś rozpędzenia myśli nie potrafimy tak siebie zostawić. Nie, że opuścić siebie, tylko jesteśmy trochę więźniami siebie. Mojego myślenia, mojej sprawiedliwości, tego, jak ja widzę tę sytuację, jestem w swoim odczuciu, odczuwaniu, nie innych osób, czy chodzi, że nie potrafię wejść w takie bycie z innymi. I to nie jest tak, że ja nie chcę, tylko coś, jest jakiś taki automat we mnie, jakaś taka siła, która sprawia, że trzymam się przy sobie bardzo mocno. Nie? Taka postawa, no dzisiaj byśmy powiedzieli, że to jest jakiś narcyzm. Ale szanowni państwo, dużo się o tym mówi, narcyzmie współczesnym. Narcyzm, jakby tak głębiej spojrzeć, to tak naprawdę to nie jest to, że ktoś siebie uwielbia, tylko on radykalnie sobą gardzi. I to myślenie o sobie jest tylko taką maską nałożoną na to, takim pudrem, że myślę o sobie, ale czy pokazuję siebie, żeby nie spotkać się z tą myślą, jak ja bardzo sobą gardzę. Tam jest ogromne cierpienie. I to jest klucz, o którym chcę powiedzieć, bo często przed takim uwolnieniem się do służby, uwolnieniem się od siebie, to nie blokuje nas to, że my tego nie chcemy. Oczywiście trzeba się w to stymulować jakoś w takim pozytywnym znaczeniu, że świadomie trochę iść w tę stronę, ćwiczyć się, ale to, co nas często hamuje, to są jakieś wewnętrzne takie trudy, cierpienia różne, na przykład jakieś głębokie przekonanie, że inni mnie nie wezmą pod uwagę. Inni mnie nie widzą. Albo nie chcą mnie zobaczyć. Albo ja zawsze muszę ponosić konsekwencje całej mojej rodziny, tylko ja o spójność rodziny się martwię. Inni mogą wykrzyczeć, a ja muszę to w sobie, wiecie, tak ścisnąć, wytrzymać to.
inni nie będą chcieli ze mną spędzać czasu i tak dalej. To są takie powody, czy takie przekonania, które są w nas, że kiedy my chcemy jakby być bardziej dla innych, to się odzywa wtedy to takie przekonanie gdzieś głębokie. Przepraszam za taką nieprecyzyjność tych określeń, ale mówię o jakimś rodzaju przeżyć, odczuć, które chyba każdy z nas musi raczej w sobie odnaleźć, niż można to tak bardzo jasno opisać. Natomiast to, co myślę, każdy z nas ma, mniej lub bardziej, to jest jakiś taki ból z przeszłości, który nie pozwala mi wejść na tą drogę służby innym osobom. Ból z przeszłości. I to jest kluczowe, szanowni państwo. Bo my myślimy, że czy możemy mieć takie myślenie, że z tym bólem się nie spotykam, bo on będzie bardzo będę bardzo cierpieć, albo że mnie pochłonie, albo że się będę koncentrować na sobie. Żadna z tych myśli nie powoduje, że się od niego uwalniam. Ciągle jestem tym nieszczęsnym i bardzo cierpiącym więźniem jakiegoś doświadczenia. Ono może mnie więzić całościowo, życiowo, a może w jakimś fragmencie tylko, w relacjach, w pracy, przekonanie, że moja praca jest nic nie warta, niezauważona, nie zasługuje na wynagrodzenie jakieś większe. Inni na coś zasługują, ja będę pominięty, niezauważony. W różnych aspektach mogę mieć takie doświadczenie trudu i cierpienia. I teraz, szanowni państwo, jak z tego się wychodzi? Bo tutaj nauka na szczęście nam wiele podpowiada. Badania Sary Payton i ludzi, którzy współpracują z nią, pozwoliły zauważyć, że te traumatyczne doświadczenia nasze puszczają, tracą na mocy za każdym razem, kiedy wracamy do tego wspomnienia i uwaga, nie wchodzimy w ocenianie. Nie wchodzimy w ocenianie, że ktoś mi coś zrobił, prawda? To fakt, że ci coś zrobił, ale jak mówisz, że ktoś ci coś zrobił, czegoś było za dużo w twoim życiu, ciężaru, trudu, albo za mało jakiejś osoby, jak obwiniasz, to tak naprawdę jesteś w takiej pętli, no nic nie możesz z tym zrobić, że tak było. Ale jak się spotkasz, i wtedy wiecie, jest walka, rozdrapywanie, ale jak się spotkasz z tym, nie czyja wina była, tylko jaka moja ważna potrzeba nie była wtedy zaspokojona. To mogło być wczoraj. Mogło być tydzień temu. Może wiele lat temu. Ale pomyśleć sobie, jaka ważna potrzeba nie była wtedy zaspokojona. Im precyzyjniej to nazwie, tym lepiej. Potrzeba, nie strategia. Potrzeba odwołuje się trochę do tego, co NVC, Porozumienie bez przemocy, mówi o potrzebach. Można sięgnąć po listę. Jak złapię, jaka to była potrzeba, to w ciele często czuję, że mi tak schodzi. Ja wtedy potrzebowałem bezpieczeństwa w tamtym czasie. Albo potrzebowałem bycia zauważonym, wziętym pod uwagę. I to nie chodzi o to, że ktoś coś zrobił, czegoś nie zrobił. Chodzi o to, że wtedy była ważna moja potrzeba. I szanowni państwo, uznanie tego. Ja nie muszę doświadczyć tego, że ktoś to uznaje. Mogę w różne sytuacje trudne, które były w życiu, już nigdy nie móc do nich wrócić z różnych powodów. Ale leczenie wewnętrzne następuje wtedy, kiedy ja daję uznanie, że tak, to była ważna potrzeba wtedy dla mnie. Wtedy, kiedy byłem dzieckiem, kiedy byłam dorastającą dziewczyną, małym chłopcem, rozpoczynającym pracę, dorastającym mężczyzną, dziewczyną po stracie związku. To była ważna jakaś moja potrzeba, o czym ono było, bliskości, sprawczości. Warto sięgać po tą listę i zobaczyć tę potrzebę i powiedzieć sobie, tak, to było ważne. Dać sobie takie uznanie. Naprawdę to było wtedy dla mnie ważne. My w tym momencie często ulegamy takiej pokusie, mówię to świadomie, żeby to podważać, żeby zmniejszyć sobie ból, to sobie myślę, nie, no to nie było takie ważne. I jedyny efekt, jaki tego jest, to to, że
że trochę siebie podważamy i odkładamy ten ból ciągle na półkę i on z nami jest w tym pokoju. A kiedy go uznam, że to było ważne dla mnie, to wtedy jest szansa, że to po prostu ta pętla taka traumatyczna, nie chcę nadużywać tych słów, używam ich nieprofesjonalnie, tak opisowo, ona zaczyna topnieć, rozpuszczać się, te węzełki się rozplątują. Kiedy ja precyzyjnie nazywam, jaka była tam potrzeba wtedy i daję sobie uznanie i tak trochę rezonuje, tak wiecie, ten język ma znaczenie, jak sobie powiem, nie, Daniel, to nie było ważne, inni mają gorzej, nie? To taka pierdoła. Jak innym opowiadam, tak mówimy, a to takie drobne, ale w sercu czuję ból. To powiedz sobie tym razem inaczej, powiedz nawet nie przed innymi, bo pewnie to wstyd przyjdzie, czy możesz się krępować przed innymi mówić, ale przed sobą. To było wtedy dla mnie ważne. To była ważna potrzeba niezaspokojona. I powiedzieć z taką czułością to do siebie, że ja to uznaję, nie? Daniel, to było wtedy dla ciebie ważne. Ania, Kasia, Marta, to było dla ciebie ważne, Piotrze. Im dłużej tak jestem, tak czule i empatycznie ze sobą, tym lepiej dla mnie. Można wchodzić w takie rezonowanie w ogóle, takie jakby, jakbym sam teraz z pozycji dorosłej osoby był z tamtym brakiem. Nie? I jeszcze raz powiem, nie chodzi o to, żeby kogoś obwiniać, zostawmy to. Chodzi o to, żeby samemu dać sobie uznanie, że to było ważne. I to leczy. To naprawdę leczy. I to pozwala nam wtedy tak zostawić siebie, swoją przeszłość. Oczywiście to nie jest magiczna metoda, ale to jest uwalnianie się do tego, do czego zaprasza Chrystus, że Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć. I jakby to jest zaproszenie też do nas, nie po to, żeby siebie podważyć, zobaczcie, tylko żeby móc być takim człowiekiem w takiej pozycji, że służy, czyli przepływ miłości przez niego jest. On nie jest już, zobaczcie, zniewolony. On nie jest więźniem samego siebie, nie jest więźniem przeszłości. Człowiek, który służy, tak naprawdę służy, daje coś z serca, to jest człowiek pełen. Żywy, taki niemałostkowy, wolny. To są fajni ludzie. Nie? Można markować służby, udawać, że służę, ale tak naprawdę robię coś, żeby inni zobaczyli, że coś robię, albo robię to w taki sposób, żeby swoje ego podbić, albo różne rzeczy. Nie? Czyli i wtedy mam poczucie, że nie ma przepływu miłości, tylko ja daję z siebie i zostaję coraz bardziej pusty. Nie do takiej służby zaprasza Chrystus. Do uwolnienia ego. Uwalniam ego, jestem w pozycji przepływu. Biorę miłość od Chrystusa, świata, ludzi i daję innym. I zauważam, że kiedy ja daję, poświęcam ważny kawałek siebie innej osobie, to ta miłość się mnoży, także jest we mnie. Takie piękne doświadczenie. I ono jest prawdziwe. Więc szanowni Państwo, ja na medytacji chciałbym Wam zaprosić taką drogę zauważenia tego, być może co we mnie, kiedy myślę o służbie, kiedy widzę ten obraz Jezusa, zróbcie sobie sami taką medytację. A jak potrzebujecie wsparcia, to z aplikacją Pogłębiarka. Kiedy widzę Jezusa, który mówi, że zaprasza do służby, to co się we mnie rodzi? Może jakiś błąd, że ja nie chcę? I to jest ślad, być może informacja o tym, że ja mam tu jakąś pętelkę przekonania, trudu, cierpienia z przeszłości. I jak uda mi się do niej wrócić, bo to może być trudne. Jeśli ktoś uważa, że to jest za trudna podróż w tamtą stronę, to nie zachęcam, żeby tam iść. Albo poprosić o pomoc kogoś. Ale jeśli chcę, czuję jakieś zaproszenie, czuję, że mam wystarczająco dużo zasobów, to powędruję tam, i zapytam się siebie, jakie wtedy ważne moje potrzeby nie były zaspokojone. I one naprawdę były ważne. I teraz możesz dać sobie uznanie, że to było ważne. Daję sobie uznanie, że to było ważne. I tak rezonuję ze sobą 5 minut, 10, pół godziny, godzinę mogę z takim. To naprawdę, Daniel, wtedy było dla ciebie ważne. Nie ma to znaczenia, jakie to obiektywnie, bo to dla ciebie było wtedy ważne.
I to leczy. I to uwalnia później do tego, do czego później Chrystus zaprasza, przepływu miłości, czyli inaczej służby. I to nas nie zatrzymuje na samych sobie. I do tego chciałbym was zaprosić dzisiaj, jutro na medytację w aplikacji. Chyba że słuchacie w niedzielę, to dzisiaj. Szanowni Państwo, bardzo wam dziękuję, że mogliśmy porozmawiać przez ekran, ale jednak porozmawiać na ten temat. Napiszcie koniecznie, jak wy czytacie ten fragment Ewangelii, co on wam mówi, jak czytacie te propozycje ode mnie. I zastrzegam, że to jest mój punkt widzenia. Można się z nim nie zgadzać. I zachęcam, żeby słuchać też innych osób, którym inaczej patrzą na to, żeby tak konfrontować, nie być tylko w jednej narracji, nie poszerzać. To chyba tyle chciałbym wam przekazać. Dzięki. I jeszcze jedna ważna rzecz. Złość. Szanowni Państwo, złość jest jednym z ważniejszych doświadczeń wewnętrznych, uczuć, emocji, przeżyć, które daje nam niesamowitą siłę do życia. Często patrzymy na to jak na zagrożenie. Zło, ja się złoszczę, to jest problem. To jest błogosławieństwo. Tylko trzeba umieć to obsłużyć. I jeśli ktoś z was chciałby nauczyć się obsługiwać tą złość w taki sposób, żeby dawała ci życie, a nie ci obciążała w dół, warsztaty z Ulą i Patrycją, to są nasze wspaniałe prelegentki, w weekend w Krakowie, bardzo was zapraszam, możecie to zapisać się w opisie tego filmu. Ja chcę zaświadczyć, że praca nad złością dodaje życie. 26 i 27 października, to jest przyszły weekend. I to może być jeden z lepiej wykorzystanych weekendów w twoim życiu. Ja naprawdę mówię to ze szczerym sercem i rekomenduję. W opisie należy szukać szczegółów i oczywiście jak zawsze na stronie pogłębiarka.pl. A teraz zapraszam was do komentowania.